Witajcie moi drodzy widzowie. Witam Was na kanale Grzegorz Wawro i chciałem Was na początku prosić o wsparcie mojego kanału poprzez lajkowanie i subskrypcję, jak również komentarze, które będą na odpowiednim poziomie, bez chamstwa i bez obrażania się. Dużo się dzieje. Wczoraj doszło do niezbyt przyjemnego zdarzenia, czyli próby przejęcia, nie wiem jaka jest aktualna sytuacja, ale próby przejęcia telewizji tak zwanej publicznej, chociaż chyba to nie jest najlepsza nazwa, przez aktualną ekipę rządzącą. Chciałem też Wam powiedzieć na wstępie, bo często posądza się mnie o to, że albo wspieram PiS, albo wspieram drugą stronę, działając przeciwko PiS-owi. Więc żeby było jasne, jestem członkiem Konfederacji i zarówno jedna, jak i druga opcja polityczna jest dla mnie nie do przyjęcia. To znaczy jedni i drudzy moim zdaniem są szkodliwymi politykami czy ugrupowaniami, może lepiej, ponieważ są to socjaliści, mniej lub bardziej ideowi, mniej lub bardziej narodowi czy bardziej internacjonalni, tak jak bardziej właśnie ta koalicja obywatelska. Chciałem Wam powiedzieć, że naprawdę zacząłem się bać. Dlaczego? Ponieważ takie rzeczy przypominają w pewnym sensie, trzeba to powiedzieć, zamach stanu po prostu. Takie rzeczy się robi wtedy, kiedy robi się zamach stanu. Przy pomocy policji, różnych jakichś tam firm ochroniarskich, łamiąc absolutnie prawo, łamiąc konstytucję. Jasne, nie ma nikt wątpliwości, że w polskim prawie uchwały nie mają takiej mocy prawnej. Żeby też było jasne, PiS robił różne złe rzeczy, być może nawet podobne, ale nie chyba w tak akurat ordynarny sposób, jak właśnie Koalicja Obywatelska. Natomiast różnica jest taka dość zasadnicza. Po pierwsze, to dzieje się bardzo szybko i bardzo mocno i używa się do tego również służb specjalnych i aparatu państwa, czyli policji. Po drugie, robią to ludzie, którzy są ideowymi socjalistami. Czyli ludźmi zdolnymi dla idei zrobić wszystko. O ile w Prawie i Sprawiedliwości byli ludzie, którzy bardziej chcieli się chyba dorwać do stanowisk, do władzy. Może chcieli trochę więcej ukraść. Wszystko mi jedno. Natomiast ja tam nie miałem poczucia, chociaż krytykowałem bardzo, nie miałem poczucia, że to stanowi zagrożenie w dłuższej perspektywie czasu dla naszej głębszej, szerszej wolności czy suwerenności. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość bardzo dużo zrobiło w kierunku ograniczenia polskiej suwerenności. Żeby było jasne, ja mam tego świadomość. Natomiast nie miałem poczucia, że tam są ideowi fanatycy, tak jak właśnie mi tu kotek wszedł, właśnie tak jak pan Bodnar, pani Nowacka i wielu innych. Albo zwykłe kanalie, które też wróciły do rządu, takie jak pan Sikorski, no i wielu innych. Jest to jeszcze z jednego punktu bardzo niebezpieczne. To, co się aktualnie dzieje w przypadku telewizji publicznej, której nie oglądam, nie mam telewizora i nie interesują mnie te programy, że jeżeli to się uda, a pewnie się uda, przejęcie tej telewizji, to będzie to precedens, który spowoduje, że będzie wykorzystywane to narzędzie przy innych sytuacjach trudnych, gdzie prawo nie będzie pozwalało na zrobienie czegoś tam. Wystarczy wtedy uchwalić uchwałę, znaleźć odpowiednią większość w Sejmie, wziąć policję albo firmę ochroniarską i przeprowadzić wszystko. Niepokojące głosy też dochodzą, jeśli chodzi o działanie pana ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, pana Bodnara, który jakieś okulniki wysyła do sądów. Wczoraj pan Morawiecki krzyczał, nie wiem ile w tym prawdy, więc nie chcę tego mówić jako fakt, że próbuje takim okulnikiem odebrać prawo powoływania sędziów przez prezydenta. No, gdyby tak było, to jest jakaś w ogóle już odlot, w zasadzie wszystko można. Niemniej jednak uważam, że to jest bardzo groźne, ponieważ to, za co był PiS krytykowany przez Koalicję Obywatelską, Koalicja Obywatelska robi w wersji XXL.
L. Ja jestem trochę zaniepokojony, żeby nie powiedzieć mocno przestraszony, ponieważ w tym samym czasie, kiedy wczoraj działy się te najbardziej spektakularne sceny w telewizji publicznej, Unia Europejska przyjęła za poparciem Polski tą uchwałę czy jakąś tam inną dyrektywę o relokacji uchodźców, którzy trafią do Polski. Dzieje się szybko, dzieje się mocno i jest to moim zdaniem największe zagrożenie dla suwerenności Polski, dla naszych wolności od 1989 roku. Nie wiem, w jaki sposób to się skończy, nikt tego nie wie. Oczywiście jest taka szansa, na którą ja liczę, że oni tak bardzo pewnie się poczuli, że stracili poczucie rzeczywistości i zrobią coś takiego, co ich szybciej wywróci, niż by się mogli spodziewać. Nie wiem, jak się zachowają instytucje unijne, bo to jest ewidentnie o wiele bardziej łamanie prawa i konstytucji, więc gdyby chciały być rzetelne, powinno już grzmieć. A Komisja Wenecka już powinna być w Polsce. Ale jak się okazuje, są równi i równiejsi. Chciałem was zachęcić do szerszego spojrzenia na ten problem, a nie tylko do wycinkowego, dopieprzyliśmy im. Bo jak szerzej na to spojrzycie, to okaże się, że naprawdę mamy problem. I naprawdę będzie bardzo ciężko wrócić do sytuacji praworządności, przestrzegania prawa, zasad, kultury politycznej. Ja się nawet obawiam, że grozi nam jakaś forma dyktatury po prostu. I o ile nie bałem się o wybory w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, że na przykład się nie odbędą, to po tym, co widzę w ostatnich dniach, po sytuacji też z panem Grzegorzem Braunem, zaczynam się martwić, czy w ogóle jeszcze dojdzie do wyborów. A jeżeli dojdzie, na ile one będą uczciwe? Bo pamiętajcie, że ideowi politycy lewicowi to są ludzie, którzy w historii wielokrotnie pokazali, że dla osiągnięcia swojej idei są gotowi dosłownie zrobić wszystko ze względu na algorytmy. Nie będę wymieniał nazwisk tych ludzi, ale weźcie sobie przełom, początek lat 20. Czy końcówka I wojny światowej, Związek Radziecki, czy wtedy jeszcze Rosja. Tamte nazwiska znajdziecie i tam zobaczycie, do czego oni byli w stanie doprowadzić. Jeszcze raz proszę o wsparcie mojego kanału i życzę wszystkiego najlepszego i wolności życzę nam wszystkim.